trudności, bo przecież ta ludność to nasi ojcowie, to nasze matki, to nasze babcie, to nasi młodsi bracia i siostrzyczki. I oni z nami trwali i do końca, kiedyśmy wychodzili jako pobite wojsko, oni potrafili stać i żegnać nas łzami. Dlatego bardzo mi ten dzień ważny, bo nareszcie mogę przejść w stan spoczynku, bo ja działałam dlatego, że dostałam rozkaz, że po powstaniu mam odnaleźć kolegów, nie sama zresztą, tylko także Rzutonowy Podchorąży, Sokół, Andrzej Korycki i ja. Taki rozkaz dostaliśmy, że mamy odszukać poległych naszych, których po powrocie do Polski z obozów niemieckich nie mogliśmy odnaleźć, bo mogiły były płytkie i Warszawa musiała wracać do życia i z tych miejsc pierwotnych wrogów przeniesiono ich, ale w taki sposób, że ponieważ komuniści, PRL starał się nie mówić o powstaniu, a jeśli mówić, to źle, przede wszystkim o naszym dowódcach. My mieliśmy taką sytuację, że nie mogliśmy kolegów odnaleźć. Ja znalazłam kolegów, dzięki temu mogłam zacząć walkę o to, żeby na tym cmentarzu powstańców Warszawy były ich nazwiska. Bo była polityka państwa taka, żeby nie podawać nazwisk, żeby zmniejszać ilość Armii Krajowej, która walczyła, a dawać jak najwięcej wiadomości o innych ugrupowaniach. Przepraszam, że mówię tak długo, ale muszę to powiedzieć, że dla mnie od początku sprawa ludności cywilnej była tak równie ważna, jak ten rozkaz dowódcy, że mam odnaleźć kolegów, zadbać o to, żeby leżeli w miejscu godnym ich śmierci, ich walki i żeby mieli nazwiska. A dla mnie, ponieważ na cmentarzu powstańców Warszawy leży ponad 80 tysięcy ludności cywilnej, ona była tak samo ważna jak moi koledzy. I gdyby nie to, że spotkałam ludzi wspaniałych, którzy tu są, z którym stworzyłam komitet do spraw cmentarza powstańców Warszawy, to nie wiem, czy by kiedykolwiek moje działania miały skutek. Dopiero kiedy prezydent Polski, Bronisław Komorowski, wysłuchał mojego meldunku i mojej prośby o pomoc, to według regulaminu, bo sobie przypomniałam po tylu latach, że żołnierz ma prawo prosić dowódcę o pomoc, jeśli nie może wykonać rozkazu. No to właśnie dzięki tym moim najwspanialszym, stańcie proszę, pokażcie się, Wiesiek, Ewunia, Basia, proszę. Bez nich nie byłoby tego, co jest, to oni dzięki nim, ale też dzięki Zosi Komorowskiej, która tacie powiedziała o tym, co ja mam na sercu i do czego dążę, został wykonany rozkaz, ale to był rozkaz dowódcy. Rozkaz mojego serca został wykonany dzisiaj i za to bardzo serdecznie. Jest tak, że cmentarz powstańców Warszawy się zmienia, że przywraca ten cmentarz do świadomości społeczeństwa Warszawy, cały Polski, Komitet, Światowy Związek Żołnierzy, Muzeum Powstania Warszawskiego, również Towarzystwo Przyjaciół Woli. Chciałbym teraz oddać głos panu prezesowi Leszkowi Żukowskiemu, prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowne panie, szanowni panowie, po wypowiedzi koleżanki Wandy Traczek, ja właściwie mógłbym nie mówić. Zgadzam się z jej wypowiedzią.
chwała na mnie osobiście spadająca jest niezasłużona. Owszem, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego członkiem jest koleżanka, firmuje sprawę, ale my sobie zdajemy sprawę, że bez pomocy społeczeństwa, bez waszej pomocy, bez pomocy dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Rakowskiego, bez pomocy pani Barbary Siedlickiej, bez pana posła Szczerby, bez pana Sikorskiego, sprawa nie przeszłaby dalej. Koleżanka Tracy, która jest w ogóle bohaterka, ale bez pomocy społeczeństwa, które wierzy w to, co mówimy, że bez ludności Warszawy to powstanie, co to było powstanie, bez wsparcia moralnego, my jesteśmy świadkami historii. Byliśmy tam, walczyliśmy tam i dziękujemy wam, że nas popieracie. Bardzo dziękujemy za to nieustanne wsparcie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i pana osobiście. Chciałbym teraz oddać głos panu dyrektorowi Janowi Ołdakowskiemu. Jest to instytucja, która w sposób szczególny wspierała te nasze działania, wspierała również tą wielką akcję, którą zainicjowała pani Wanda Traczek-Stawska z Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców w Warszawie, aby wydobyć te wszystkie nazwiska, które ofiar cywilnych, aby przywrócić świadomości społecznej, żeby je w sposób godny w przyszłości na specjalnej ścianie pamięci wyeksponować, tak aby rodziny, tak aby społeczeństwo Warszawy i Polski mogło oddać im zasłużony hołd. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Mówienie pani Wandy Traczek-Stawskiej, która jest człowiekiem instytucją, z której nie byłoby tak wielu zmian świadomości w architekturze Warszawy, jest oczywiście dla mnie olbrzymim wzruszeniem, szczególnie była koleżanką mojej babci, jest koleżanką mojej babci, nie żyjącej z Powstania, ale coś, co jest dla nas, dla Muzeum Powstania Warszawskiego najważniejsze, to możliwość współpracy z panią Wandą i z komitetem przy gromadzeniu nazwisk cywilów, którzy zginęli z rąk Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Jest z nami pan Tomasz Brównik, szef archiwum, który od 8 lat nadzoruje proces gromadzenia nazwisk cywilów, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Efekt tej pracy, prawie 60 tysięcy nazwisk w formie wystawy jest prezentowane dziś na cmentarzu, przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Warszawskiej Woli. Zapraszamy wszystkich, apelujemy do wszystkich warszawiaków, żeby przychodzili w to miejsce, sprawdzali, czy są ich bliscy, czy kogoś nie brakuje. I mamy nadzieję, że taka uchwała jak ta dzisiejsza tylko spowoduje większe zainteresowanie tym tematem i kiedyś rzeczywiście, tak jak mówili przedmówcy, że te nazwiska, które do tej pory się udało zgromadzić wspólnie, posłużą za, to z nich powstanie ta ściana pamięci i tam w tej okolicy, w której dziś stoi ta wystawa i tam wszystkie bezimienne ofiary, które totalitarny system III Rzeszy pozbawił nie tylko życia, ale i tożsamości, zostaną z powrotem nazwane i będzie miejsce, gdzie będzie można im oddawać hołd. Także pani Wando, ja bardzo dziękuję, że to z pani komendą mogłem w tej sprawie pracować. Panie dyrektorze. Tak, bardzo proszę. Pani bardzo proszę, pani prezes. Ja chciałbym wykorzystać to, że zostałem dopuszczony do mikrofonu. I tutaj publicznie podziękować Sejmowi, pani marszałek Sejmu i Sejmowi, że podjął uchwałę jednomyślnie. W imieniu Ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że gdyby nie ten młody człowiek, to w Sejmie ta sprawa nie przeszłaby. To jego wrażliwość, to jego zrozumienie wartości tego dnia jest dzisiaj właśnie tak sfinalizowane. Bardzo dziękuję pani Wando. To jest nasze wspólne zobowiązanie i to jest to tak naprawdę dopiero początek tej drogi. Chcemy, żeby ten 2 października był wielkim świętem, nie tylko świętem Warszawy, nie tylko zaprosimy państwa wspólnie i na cmentarz Powstańców Warszawy 2 października. Zaprosimy także na mszę świętą w kościele świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej, gdzie była gromadzona ludność cywilna przed,
przed dojściem do obozów w Pruszkowie. I bardzo się cieszymy, że naszą inicjatywę